Znajdująca się przed dworcem publiczność zgodowała gubernatorowi
Żołnierz legionów polskich Stefan Jelenny. Przybywali do kraju Polacy z emigracji, rzucając na szale sprawy narodowe całe swoje życie, swoje dotychczasowe kariery artystyczne czy naukowe. Mnożyli się w kraju i na emigracji inicjatywy kulturalne, naukowe, gospodarcze czy charytatywne. Miały na celu służbę rodzącej się do życia ojczyźnie. Powstawały różnorakie organizacje, stowarzyszenia czy fundacje. Organizowały zbiórki i ofiary z całego kraju ratowały wojnę, zapisy i liczne darowizny. Wszystko w tym jednym celu, w służbie ojczyźnie. Dzięki tym ofiarom można było objąć ludowe wielkościowe, czytelne ludowe ochrony, straży pożarnych oraz innych instytucji religijnych, społecznych i kulturalnych. Budowę państwowości polskiej włączył się również polski episkopat. Przez 123 lata niewoli narodowej Kościół katolicki był jedyną na ziemiach polskich oficjalną instytucją ogólnonarodową. W warunkach postępującej rusyfikacji i germanizacji pełnił funkcję stróża i obrońcy polskości. Kościół katolicki dzielił losy całego narodu, ponosił dotkliwe ofiary, ale również uczestniczył aktywnie w walce.
Udowodnić. Poczty, stanowy! Masz czytać? Orkiestra idzie zaraz do szkoły. Ja skończę do takiego. Dlaczego? Poczty!
Dowódca, gdzie jest dowódca? Nie ma dowódcy, to chodzimy. Tak, jest raz. Idziemy lotem. Dzisiaj na końcu naszej mszy świętej usłyszałem pieśń Boże coś Polsce. Przypomniała mi się relacja mojego ojca, który dość często opowiadał mi o pewnym zdarzeniu. W mroczną noc sylwestrową 1940 roku właśnie w naszym kościele msza święta i ludzie zdobyli się na odwagę. Zaśpiewali pełnym głosem Boże coś Polsce. W pewnym momencie ktoś krzyknął: nadchodzą Niemcy. Pieśń zamarła, powiało trwogą. Dlaczego w naszym polskim, mielnickim kościele trwoga? Bowiem były to mroczne lata okupacji niemieckiej. Dla was, kombatanci, wolnością powiało już wkrótce, już za 5 lat. Ale w 1918 roku na ten powiew wolności czekano bardzo, bardzo długo. I zanim on nastąpił, ginęli, cierpieli ludzie. Znamy z historii nazwiska te najwybitniejsze. Kościuszko, Wysocki, Traugut. Każdy z nich kojarzy się z jakimś wielkim zrywem narodowym. Ale przecież nie tylko dzięki nim przetrwała nasza ojczyzna. Może przede wszystkim dzięki tym milionom, którzy podczas tych 123 lat orali pola, karczowali lasy, lepili garnki, tkali i jednocześnie w domu uczyli swoich synów i swoje córki naszego języka. Przypominam sobie, jak małemu chłopcu, mnie, opowiadano w rodzinie o 12 listopada 1918 roku. Bowiem tego dopiero dnia przybył do Chmielnika ubrany w chorągiewki we wstążki parowóz z Jędrzejowa i oznajmił tym mieszkańcom Chmielnika i okolic tą wspaniałą wiadomość. Polska wolna. Ja rosłem i zawsze z jakąś wielką sympatią patrzyłem na parowóz. Dzisiaj powołujemy się na bardzo znane, cenione nazwiska z historii odzyskania niepodległości 1918 roku. Mamy tutaj na myśli Piłsudskiego, Dmowskiego, wielu, wielu innych. Ale wiem, że pośród was, kombatanci, są ludzie urodzeni w pobliżu bądź w roku 1918. I wy wtedy płacząc, przeszkadzając, a właściwie zajmując w sposób naturalny rodziców, byliście w tym momencie, w 1918, już uciszani słowami. Nie płacz, syn. Jerzy z Polski. Bo ta chwila 18 roku była chwilą nieśmiałą. Ta wolność była bardzo, bardzo krucha, o czym przekonaliśmy się w latach następnych. Ale ona już była. Do każdego człowieka dociera pojęcie wolności w różny sposób.
niejednokrotnie utraciwszy ją, dopiero przekonuje się, co jest naprawdę warta. Ja dzisiaj, patrząc w kościele na sztandary dwóch organizacji kombatanckich, tak sobie pomyślałem. Te sztandary, na pewno nie ja pierwszy. Jakże kręta, wyboista jest historia naszego kraju. Jak to się dzieje, że wokół jednego sztandaru skupiają się ludzie, którzy uważają, że mieli zawsze rację, że widzieli taką Polskę właśnie i taka powinna być. Wokół drugiego ludzie, którzy patrzyli trochę inaczej. Ja myślę, że wolny naprawdę kraj to powinien być taki kraj, w którym można myśleć inaczej. Można budować swoją ojczyznę w różny sposób. Ale najistotniejsze jest to, aby wzajemnie sobie nie przeszkadzać i starać się razem tworzyć. Ja w tej chwili chciałbym po tej wspaniałej, słownej, po tych wspaniałych słowach wypowiedzianych dzisiaj przez księdza Sławomira na mszy jeszcze powiedzieć jedno wam, tym, którzy pamiętają te najtrudniejsze lata, bowiem my, znając już coś z przekazu, nigdy nie będziemy właściwie odbierać tego, co było. Życzę wam, życzę ziemi chmielnickiej, życzę Polsce, aby to pokolenie kombatantów było pokoleniem kombatanckim ostatnim. Aby nigdy w przyszłości naszej tworzącej się dopiero historii kraju nie było już miejsca, nie było potrzeby na tworzenie organizacji skupiających ludzi, którzy walczyli o niepodległość. Jeszcze raz serdecznie tego życzę naszej ziemi i naszemu krajowi. Mieliśmy w swoich dziejach chwile świetne. Rycerstwo polskie potrafiło rozgromić pod Grunwaldem hufce krzyżackie. Polska husaria pokonała swoich przeciwników pod Obertynem, Kirchholmem, Chocimiem. W końcu XVII wieku Rzeczypospolita traciła powoli nie tylko mocarstwową pozycję, ale również suwerenność państwową. Następowała ogromna anarchia w stosunkach wewnętrznych. Doszło do rozkładu władzy centralnej, a nade wszystko do zupełnego poniżenia Sejmu, co pozbawiło reprezentację narodową wszelkich możliwości skutecznego działania. Choć okres panowania Jana III Sobieskiego opromieniony był blaskiem ostatnich wielkich sukcesów militarnych, Wiedeń i Parkany, w roku 1683 stanowiło dalszy okres staczania się Rzeczypospolitej ku anarchii i zaprzepaszczeniu ostatnich wielkich szans w polityce międzynarodowej. Po śmierci Sobieskiego rozpoczęła się w Polsce trwająca ponad 70 lat epoka Saska, w
która przeszła do historii jako czas największego upadku kultury politycznej i życia społecznego narodów Rzeczypospolitej. Nową epokę Rzeczypospolitej otworzyła elekcja Stanisława Augusta Poniatowskiego, który w duchu postępu pragnął zmienić stosunki polityczne i społeczno-gospodarcze. Głównymi przeszkodami były nadmierne przywileje stanu szlacheckiego, jego władza nad włościaństwem i miastami, liberum veto oraz wolna elekcja. Wstrząsem dla społeczeństwa stał się pierwszy rozbiór Polski w roku 1772, pozbawiając Rzeczpospolitą 1/3 dotychczasowych obszarów i ludności. Lecz po tym smutnym wydarzeniu Sejm Rzeczpospolitej w latach 1773-75 tworzy Komisję Edukacji Narodowej, która przejmuje system kształcenia młodzieży szlacheckiej. Niestety, przeciwnicy reform nie dopuścili do wprowadzenia konstytucji w życie. Zawiązali Konfederację Targowicką i zwrócili się o pomoc do Rosji. Jednym z niesławnych przywódców targowiczan był hetman Branicki. W roku 1794 wybucha powstanie przeciwko zaborcom pod wodza Tadeusza Kościuszki, który miał już za sobą chwalebne doświadczenia w wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych Ameryki. Naczelnik Kościuszko 24 marca 1794 roku na rynku w Krakowie ślubował, że wypędzi z Polski trzech mocarzów. Niestety, powstanie upadło, ale dało początek kolejnym próbom wyzwoleńczym. Nadeszła epoka napoleońska, a wraz z nią Legiony Polskie. Z tego czasu pochodzi nasz obecny hymn narodowy. Muzyka jest niewiadomego pochodzenia, a słowa napisał w roku 1797 Józef Wybicki, literat, publicysta, oficer legionowy. Oczekiwań Polaków, a jego kompania pociągnęła za sobą śmierć tysiąca rodaków. Rok 1830 na nowo rozpalił nadzieję Polaków. W noc listopadową ruszyli młodzi kadeci pod wodzą Piotra Wysockiego na Belweder. Był to początek powstania listopadowego. A potem przyszła wiosna ludów, ożywczy ruch wolnościowy Europy. Bił się lud Francji, Włoch, Austrii, Niemiec. Ruchy rewolucyjne, choć stłumione, stały się zapowiedzią przyszłych zmian społecznych. Polacy także rzucili się w wojenną zawieruchę i rozproszyli po całej Europie, walcząc o wolność waszą i naszą. Po upadku rewolucyjnych ruchów na terenach polskich nasiliły się rusyfikacja i germanizacja. Bezwzględnie tępiono wszelkie przejawy polskości. W roku 1863 wybuchło największe z powstań, powstanie listopadowe. Po upadku powstania styczniowego trzeba było czekać pół wieku na kolejną możliwość podjęcia walki o niepodległość. Wybuch I wojny światowej stworzył tę szansę, a Polacy potrafili ją wykorzystać. Wnukowie powstańców z 1863 roku wypełnili ich patriotyczny testament. Wywalczyli wolną Polskę. 6 sierpnia 1914 roku wczesnym rankiem z rozkazu Józefa Piłsudskiego wyrusza z Krakowa w stronę zaboru rosyjskiego pierwsza kadrowa 137 żołnierzy i 5 oficerów. Odtąd nie ma ani strzelców, ani drużyniaków. Wszyscy, co tu jesteście zebrani, jesteście żołnierzami polskimi.
Jedynym waszym znakiem jest odtąd orzeł biały. Żołnierze, spotkał was ten zaszczyt niezmierny, że pierwsi pójdziecie do królestwa i przestąpicie granicę rosyjskiego zaboru jako czołowa kolumna wojska polskiego, idącego walczyć za oswobodzenie ojczyzny. Wszyscy jesteście równi wobec ofiar, jakie ponieść macie. Wszyscy jesteście żołnierzami. Nie naznaczam szarż. Każę tylko doświadczeńszym wśród was pełnić funkcję dowódców. Szarże uzyskacie w bitwach. Każdy z was może zostać oficerem, jak również każdy oficer może zejść znów do szeregowców, czego oby nie było. Patrzę na was jako na kadry, z których rozwinąć się ma przyszła armia polska. I pozdrawiam was jako pierwszą kadrową kompanię. Zły los i trzyma straż. W dwóch wrogich sobie szańcach patrzymy śmierci w twarz. W okopach pełnych jęku, wsłuchani w armat huk, stoimy na wprost siebie. Ja, wróg twój, ty, mój wróg. Las płacze, ziemia płacze, świat cały w ogniu drży. W dwóch wrogich sobie szańcach stoimy, ja i ty. Grudnia 1916 roku powstała tymczasowa Rada Stanu. Wszedł do niej Józef Piłsudski. Polska organizacja wojskowa liczyła w tym czasie 12 tysięcy ludzi. 22 stycznia 1917 roku prezydent Stanów Zjednoczonych Wilson stwierdził, że powinna istnieć zjednoczona, niezależna i autonomiczna Polska. 20 września 1917 roku jako oficjalne przedstawicielstwo interesów polskich na Zachodzie uznany został przez Francję, a w październiku przez Anglię i Włochy Komitet Narodowy Polski, organizacja o nastawieniu antyniemieckim pod przewodnictwem Romana Dmowskiego z udziałem Ignacego Paderewskiego. 16 lutego 1918 roku ostatnia formacja legionowa, druga brygada pod dowództwem Józefa Hallera, zrywa z państwami centralnymi. 29 sierpnia 1918 roku w Moskwie wydano dekret stwierdzający, że wszystkie układy i akty zawarte przez rząd byłego Cesarstwa Rosyjskiego z rządami Królestwa Pruskiego i Cesarstwa Austro-Węgierskiego dotyczące rozbiorów Polski zostają zniesione w sposób nieodwołalny. Dla nas Polaków wielkie znaczenie miało unieważnienie traktatów rozbiorowych. Poszanowanie naszego prawa do samostanowienia. 28 października 1918 roku w Krakowie powstaje Polska Komisja Likwidacyjna skupiająca wszystkie stronnictwa polskie. 7 listopada 1918 roku w Lublinie pod przewodnictwem Ignacego Daszyńskiego tworzy się tymczasowy rząd. Gdy z martwych się obudzi i blask wolności ją ozłoci, daj rządy mądrych, dobrych ludzi, mocnych w mądrości i dobroci. Bankierstwo rozpędź i spraw, panie, by pieniądz nie porastał. Pysznych pokoleń ich ukoi, pokorny gniewnej dumy przydaj i spraw, panie, by pod twym słońcem nie było Greczyny ani Żyda.
Dwudziestolecie międzywojenne było okresem odbudowy państwa polskiego wysiłkiem całego społeczeństwa. Dzieło to zostało brutalnie przerwane przez napaść Niemiec hitlerowskich na Polskę. 1 września 1939 roku o świcie wojska niemieckie atakują państwo polskie na lądzie, morzu i w powietrzu. Rozpoczęła się trwająca 36 dni wojna obronna Polski i zarazem II wojna światowa, która na prawie 6 lat ogarnęła najpierw Europę, a później niemal cały świat. Oddzielili cię, syneczku, od snów, co jak modyl drżą. Haftowali ci, syneczku, smutne oczy rudą krwią. Malowali krajobrazy w żółte ściegi pożóg. Wyszywali wisielcami drzew płynące morze. Wyuczyli cię, syneczku, ziemi twej na pamięć. Gdyś jej ścieżki powycinał żelaznymi łzami. Odchowali cię w ciemności, odkarmili bochnem trwóg. Przemierzyłeś po omacku najwstydliwsze z ludzkich dróg. I wyszedłeś, jasny synku, z czarną bronią w noc. I poczułeś, jak się jeży w dźwięku minut zło. Zanim padłeś, jeszcze ziemię przeżegnałeś ręką. Czy to była kula, synku? Czy to serce pękło?
Naród polski, przy skromnym potencjale wojskowym i materialnym, przeciwstawił wielkiego ducha walki wielokroć silniejszemu wrogowi. Stanęliśmy w obronie wartości dla nas najważniejszych – niepodległości, wolności i godności narodowej. W obliczu zagrożenia zewnętrznego naród, mimo dzielącego go różnic politycznych, ujawił jednolitość myśli i czynów. Pod Twoją obronę, Matko i Ty, pod obronę naszą, o Królowo, skryłaś się, Królowo nasza, w ziemi łono. Jak ziarno, jak diament, jak Persefona. Idziem na Twój ratunek pod miast palących się łuną, Matko zwolona. Uproś nam serca odważne, uproś nam ręce żelazne. Śmigłom naszej daj trwałość podniebną, ku Twej obronie potrzebną. A gdy wiosną wyjdziesz spod ziemi, będziemy wybawieni. Ale wybawienie nie nastąpiło. Stało się to, czego marszałek Piłsudski obawiał się najbardziej. Niemcy i Rosja po raz czwarty w historii zadecydowały o losach Polski. 17 września 1939 roku Stalin dał rozkaz Armii Czerwonej, aby przekroczyła wschodnie granice Rzeczypospolitej. Miała ona nieść, jak twierdzono w propagandzie, wolność i szczęście, chleb i pracę. Pomimo, że strona polska została całkowicie zaskoczona wkroczeniem Armii Czerwonej, rozpaczliwe walki obronne trwały ponad 2 tygodnie. Ilu żołnierzy polskich zginęło walką z Armią Czerwoną, do dziś właściwie nie wiadomo. Do niewoli wzięto około 250 tysięcy. Wielu oficerów, policjantów i kopistów rozstrzelonych zostało natychmiast. Podobny los spotkał także część ludności cywilnej, uznanych za burżujów. Szeregowców i młodszych oficerów później z reguły zwalniano. Większość oficerów osadzono w obozach na terenie Związku Radzieckiego. W roku 1943 w Lesie Katyńskim odnaleziono groby pomordowanych jeńców z Kozielska. Ale tylko stamtąd. Wojna, wojna pociągami całymi uwożą lud z naszej ziemi. Boże, coś kazał miłować bliźniego. Cóż Ci za krzywdę skrawek naszej ziemi uczynił, Boże, żeś na świata kres tyle krwi, tyle klątw, tyle łez zażądał od nas. Ty, Bóg nieogarnięty, żywy, sprawiedliwy, święty. Kraj nasz zaatakowany ze wschodu i zachodu uległ przemocy. Ponieśliśmy wielkie ofiary. Pamiętać o nich będziemy, ponieważ wiemy, że naród, który zapomni swojej przeszłości, skazany jest na bolesne doznania. W czasie okupacji Polska straciła 6 milionów obywateli. Podjęte boje z wrogiem podtrzymywały ducha polskości w sercach rodaków. Jak można tak długo wytrzymać, gdy zima i mrozy i zima. A Ty znowu jesteś za górą, za rzeką. Nie wiem, nie wiem, jak bardzo daleko stoję na brzegu, a przepaść jest blisko. I tłum się gromadzi, jak na widowisko. Dlaczego tak nagle się wszyscy zjawili? Po co też mają kamienie u szyi? Nie.
że spotkał na drodze nowego Mojżesza, że pewnie podąża już do nas w tę stronę i przyszedł i stanął i też był znużony. Przeznaczenie zapisane w gwiazdach.
może przed domem ten wiosenny zapach czuł. Może bociany, co wracają do gniazda. Może coś każe im powracać. Że gdzieś ludzie żyją leżej. Mówisz mi, krótki sierpień, długi grudzień. I cóż ja odpowiem ci. Mówisz mi, słuchaj stary, jedno życie. Mówisz mi, spakuj rzeczy, wyjedź stąd. Mówisz mi, wstań i spakuj się o świcie. Mówisz mi, cóż ja odpowiem ci? Może to przeznaczenie zapisane w gwiazdach. Może przed domem ten wiosenny zapach wzór. Może bociany, co coś każe im powracać tu. Może to zapomniana dawno gdzieś muzyka. Może melodia, która w sercu cicho brzmi. Może walce Fryderyka, może nadzieja dla ojczyzny lepszych dni. Może to zapomniana dawno gdzieś muzyka. Może może walce Fryderyka, może nadzieja doczekania lepszych dni. Może nadzieja doczekania lepszych dni. Jeśli dom będę miał, to będzie bukowy koniecznie, pachnący i słoneczny. Wieczorem usiądę, wiatr gra, a zegar na ścianie waży. Dobrze się idzie, panie zegarze, tik-tak, tik-tak, tik-tak. Świecą tercze i mruga przewrotnie, więc puszcza. Dobry humor dziś pani ma, dobry humor dziś ma. Szukam, szukania mi trzeba domu, gitarą i biurem.
głos usłyszę u drzwi. Czyjekolwiek wejdźcie poproszę. Jestem zbieraczem głosów, a dom mój lubi, gdy śmiech ściany mu rozjaśnia i gęczby lubi pieśni. Wpadnijcie na parę chwil, kiedy los was zawiedzie w te strony, bo dom mój otworem stoi dla takich jak wy, dla takich jak wy. Szukam, szukania mi trzeba domu, gitarą i piórem, a górę nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak górę. Zaproszę dzień i noc, zaproszę cztery wiatry, dla wszystkich drzwi otwarte. Ktoś poda pierwszy ton, zagramy na góry koncert. Buków porą pachnącą nasiąkną ściany grą, a zmęczonym wędrownikom odpocząć pozwolą muzyką. Bo taki będzie mój dom, bo taki będzie mój dom, bo taki będzie mój dom. Szukam, szukania mi trzeba domu, gitarą i piórem, a górę nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak górę. Szukam, szukania mi trzeba domu, gitarą i piórem, a górę nade mną jak niebo, a niebo nade mną. Troszeczkę jakby na wstyd, czyjeś ucho ciekawe za ściany. Pewnie wyrok już został wydany, ale tym nie martwimy się zbyt. Pośród nocy stłumiony śmiech, słodko grzeszyć to żaden grzech. Jeżeli nie grzeszyć, to marzyć o tym, co się nowego wydarzy, jeśli tylko doliczyć do trzech. Troszeczkę jakby nam wstyd, bo czy można tak leżeć i marzyć o tym, co się nowego wydarzy, kiedy inni wciąż walczą o szczyt. Zawstydzenie zwykła to rzecz, ale bić się też trzeba chcieć, a my tylko spokoju szukamy, więc leć.
leciutko się znów dotykamy i liczymy po cichu do trzech. Zwyczajne, szczęśliwe dni.
ciepłe słowa podziękowania składam organizacjom i szkołom, które poprzez przybycie z pocztami sztandarowymi nadały dzisiejszej uroczystości tak podniosły charakter. Dziękuję również za przybycie panu burmistrzowi oraz przewodniczącemu Rady Miasta i Gminy. Mam nadzieję, że spotkamy się znów za rok o tej samej porze, aby dać wyraz naszego patriotyzmu i po raz kolejny uczcić następną rocznicę Narodowego Święta Niepodległości. Na zakończenie bardzo proszę o zabranie głosu przez pana magistra Sławomira Wójcika, przewodniczącego Rady Miasta i Gminy. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, w imieniu Rady Miejskiej chciałbym złożyć serdeczne podziękowania organizatorom dzisiejszej uroczystości, Towarzystwu Miłośników Ziemi Chmielnickiej, pracownikom Domu Kultury, jak również, a może przede wszystkim, wszystkim wykonawcom, którzy zaprezentowali dzisiaj niezwykle interesujący program poetycko-muzyczny. Myślę, że na temat genezy oraz znaczenia dzisiejszego święta powiedziano już wiele. Ja osobiście uważam, że dzisiejsze uroczystości, jak również uroczyste obchody kolejnych rocznic tego święta będą wspaniałą okazją do kształtowania poczucia tożsamości narodowej, jak również będą przypominać wszystkim o cenie, jaką należało zapłacić za odzyskanie niepodległości. Myślę, że cenę tą najlepiej znają kombatanci obecni tutaj wśród nas, dlatego też chciałbym złożyć im najserdeczniejsze życzenia, życzyć przede wszystkim dużo zdrowia, jak również pomyślności w dalszym życiu. Myślę również, że jesteśmy winni pamięć tym wszystkim, którzy za niepodległość zapłacili cenę najwyższą. Oddali własne życie i myślę, uszanujmy ich chwilą ciszy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Dziękuję wszystkim i zapraszam na kolejną uroczystość zorganizowaną już wkrótce przez Miejski Dom Kultury w Chmielniku. Dziękuję bardzo za liczne i serdeczne, za liczne przybycie i serdeczne brawa dla wszystkich wykonawców. O, w ten sposób może to ująć.